Witam cię. Ej, wielki łowczy, to jest ciekawe. Ty, ja za każdym razem rozpalam? Partiatik! Live. Grom. Na co mamy? Na nic. O kurde, to do dupy jak za każdym razem muszę rozpalać. Mamy jeszcze... A, dobra, mamy 8 krzesi, w to luj. Dobra, pogadajmy z nim, ciekawy jestem, co on powie. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. Mądry jesteś. Czym rzecz? W końcu wielki łowczy. Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... No zapowiadałem tylko Wiedźmina dwa lata. Nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. O. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się. Zagram w remake Wiedźmina. Ile za to dostanę? Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Śmieć. Przecież nie jestem na umowie o pracę jak on. Tylko ja na ciorno. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Mowa o dzieł. Haren. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul. To jest jakiś boss? Czor dwie. Pójdź i sam sprawdź. Są tu bossy? Bo w sumie był ten czarodziej poparzony, ale nie wiem, czy to był boss, czy mobek. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. O. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. Pan jest w stanie zabić utopca? No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. No niestety, widzowie. Wykorzystują, no bo co on ma innego robić? Ja miałem iść do tej A, coś tam na A i jej oddać łebki psów. Co? Co jest w dupę? Skąd on tu? Co to w dupę miało być? Co się stało? Kret. Ej, wejdę jak opuszczony dom, może tam coś jest. A miał ustawić 60 FPS-ów, właśnie. Jakbym wiedział gdzie. No to luj. Widz se wymyślił, a ja teraz szukam. Czemu punkty rozdaje nie gram RL1? Niestety, koniec z RL1. Wszystkie soulsy, znaczy... Wszystkie. O, szmata! Damska, podarunek! Kobiecie się da dać. Może się przydać. Ty, pamiętajcie, że musimy iść do tamtej barmanki. Już nawet nie pamiętam. A nie, młyn był na mapie, ale ona mówiła, że o którejś tam godzinie. Nie wiem, czy to ważne. Chory człowiek, co? A, mój brzuch, jak to boli! Przeklęta wiedźma!
mój brzuch, jak to boli! A, to tu. Dobra, co masz? Zdrowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. Co? Jaka lalka? Dawaj, księga? Co? Zaproszenie do magii. Magia jest ucieleśnieniem chaosu. Dobra, dobra. Chcesz czerpać z tego źródła, wiesz, za tym. Dobra, dobra. Ty opanujesz sztukę, zdobądź. Czekaj, to coś daje, czy tylko tak osyczytasz? Stawaj. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Dobra, nie wiem, co zrobić z tymi włosami. Niektórzy klienci zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Ja jestem wiedźmin. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna. Magiczne włosy mają. Jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. A tu jest. Gdzie ta lalka? Czego chcesz? Odpocząć. O! O kurde. Orślina, potwory bagienne. Pięćdziesiąt. Ja pierdzielę. Ale czemu tak drogo wszyscy? Książki. Wiem, no dobra, no ma to sens jakiś. Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. Stówka. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Stówka na konto wpadła. Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Kurde, musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Pieprze. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Trzy dychy, ja pierdzielę, ledwo stówę zarobiłem. Będziesz potrzebował soli naezańskiej, kwasu ginacy, winnego kamienia oraz tłuszczu. Wszystkie składniki możesz kupić. A to się robi u ty? Dzięki. W tym? Zamiast soli naezańskich możesz równie dobrze użyć płatków zimejki. Ja pierdzielę, o czym ty do mnie gadasz? Dobra, o której my mieliśmy wstać do tamtej do młyna? Wschodzie słońca czy zachodzie? Dobra, do południa śpimy. Pójdzie się od razu tam. Składniki teraz za 80. Zachód, o kurwa. Dała stówę? Nie, to nie było warte stówę, mamy 7 dych, a było 2. Kurde, ona chyba mi dała 50. Ja pierdzielę, szmata. 5 dych chyba dała. No tak, ale ja już miałem ileś. Ja nie miałem 0, mam 7 dych. Dawaj ubrania za to. Czego chcę? Do zobaczenia. No właśnie, za questa chyba było 50 golda. Ta, rzeczywiście, spis o utopcach. Spis. Ja pierdzielę, przecież żeby questa wykonać muszę tyle pieniędzy wydać? Idziemy do karczmy. Ponapieprzeć się z chłopami. O, i kowal! O, kowal! Szybko, szybko. Sprzedamy mu siekierę, sztylet, wszystko, miecz.
pięściami gramy, byleby było na kości i walkę na pięści. Trzeba pomnożyć pieniądze. Widzowie, o, save, racja. Dobrze piszesz. Zapominam o tym w ogóle, już odzwyczaiłem się od starych gier. Otwierać, Wiedźmin idzie. Ale mnie suszy. Ciągle czekamy na posiłki z zakonu Płonącej Róży. Kowal, o, krasnolud. Witaj. Witaj. Tak, jestem krasnoludem. Nie, nie wspieram skrycie ani jawnie Skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Dzisiaj? Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny, będę w grobie. Nie wspieram. Czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Jezus Mary. Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w zimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcę cię o coś zapytać. Słucham. Jezus Maria. Przekuj mi miecz? Co? Co ty pieprzysz? Zrobi mi srebrny miecz? Ja pierdziele, czekaj. 40 na sprzedaż? Masz. No weź to. Pięć dych właśnie zarobiliśmy. Piękny interes. Wracam do Kaer Morhen. Tam była jeszcze jedna siekiera chyba. Albo sztylet. Ja pierdziele, ile pieniędzy w błoto. Luj z tym. Trzeba wracać. A jak on ten kuje te miecze? Słucham. Nie wiem. Nie widzę opcji. Słucham. Słucham. Opowiedz mi o Skojatel. Meteoryt muszę mieć? To słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki. Od wiewiórczych hit, które dędają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nieludzi. Po waszemu terroryści i wichrzyciele. Utrzymujesz kontakty z wiewiórkami? Spieprzaj, prowokatorze. Nie! Będzie, jo! Kurwa mokro. Spieprzaj, prowokatorze. Spieprzaj, prowokatorze. Odobrazi się później. Spieprzaj, prowokatorze. No co wczytaj? Pieprzę tego krasnoluda. Chyba rasistą zostanę. W sensie, każdy jest równy. No jak nic nowego, nie jestem rasistą. O! Coś podać? Bywaj, do zobaczenia. Z nią się widzimy niedługo. Ale w tym momencie... Kurde, muszę zapisać. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tu szczerze macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że my z nim gadaliśmy chyba wcześniej. I myślicie, w sensie, że coś ode mnie wygracie? Pusty czy ja to skipnąłem cała? Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Bywajcie. Muszę zapisać, żeby oszukiwać. Jak przegram, to będę wczytywał. Ok. Szanu. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście?
Ha, na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno mnie widział. Tyle forsy przepuścił. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie, przyjdzie i się odegra. Nie sądzę, panie. U Tracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnały. Dawaj. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy, z kim gracie, panie. Ale o porządne stawki gra się w Wyzimie. Gdzie tam warto zagrać? Jeśli macie pełen mieszek, idźcie do nowego na rakortu. A jeśli macie jaja, miś kudłacz będzie w sam raz. Ja mam i to, i to. Bywajcie. Kurde, nie mogę z nim grać. Co jest? Nie powinno być opcji tu albo w dialogu? Bywajcie. No ja alt klikam, to wtedy, tak to nie do dupy się patrzy. Ty, książki. Ole mordę ma wysuszoną. Muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Jak pech to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz. Okradaj mnie, śmiało. Czym handlujesz? Moją krwawicą. Dobra, masz coś taniego? Ty, jak on ma tanio książki, to kupimy. Psiak. O kurde, on ma tanio. Bergast już mamy chyba książkę o nich. Czy to do kupienia było? Ej, ty, on nie ma w dupę. Utopce. Ja pierdzielę, 200, ty to kumasz? A mogę sprzedać książki, które już przeczytaliśmy? Tak? Kurde, dupa. Taka bieda jest, że to jest luj. Dobra, nie chcą na kości, to idziemy się bić. Dawać. Ty, chudy. Chcesz oberwać, nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. No ja chcę właśnie. Nie ma mowy. Co? Chcesz Safe. W dupę, safe. Czekaj, mamy pieniądze, co on? Chcesz za dużo. Dycha, no to dawaj o 5 dych. Nie ma mowy. Co ty, obsrańcu? Dawaj o 30. Nie ma mowy. Ty szmato, to się nie bij, biedaku. Nie ma mowy. Chcesz o... Nie ma mowy. Ja pierdzielę, ile on chce? Dwie dychy? Dobra. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Jak się ba... Aha, okej. Okay. Blokujesz PPM, LPM się bije i nie ma styli? Bije. Ty masz. Ale on nic nie robi. Ja mu kanceluję animację i tyle. Ole kombo. Jezus Maria. Farma Golda, ty, ja go leję dzisiaj do 5 nad ranem. Wygrałeś, przybłędo.
Bierz kasę i daj mi spokój. No dawaj ty, waleczka, co nie, ty? Nie mam ochoty dostać drugi raz. Pieprzy. Zaraz ja ci silny. O. Pięści mnie świeżbią. Pięści. Kurde. Tu się nikt nie chce bić. Zobacz. Kurde, sejba nie zrobiłem. Ale nie wiem, czy to się da przegrać. Ja pierdziele, z nim mogłem za 50? Ty, to jest po walce chyba. Kurde, albo przed. F9 to jest autosave czytanie. Kurde, a F9? Kurde, dobra, pobijemy go jeszcze raz. Chcesz? Zobacz, komu by tu przypieprzyć? Twoja matka puściła się z krasnoludem! Bierz się jak pała! A gdzie jest ten super cios, co miałem go umieć? Co tam się nauczyłem w drzewku? Aha, pasy. Okay. A tu się chyba nie da przegrać na pięści, nie? Zobaczymy, czy się dzierał 50, jak nie, to lipa. A tu mega easy te walki są. Wygrały. Nie ma mowy. No nie chcę za 5 dych. Nie ma mowy. On też chyba za 2. Nie ma mowy. Nie, on za 2. To jest chyba razy 2, ale nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dawaj, pecie. Kurde. Żeby to przegrać, to nie wiem, co by się musiało stać. Chyba bym nie musiał one-shotować. Nie wiem, czy taki jest. Dobra. Ale to i tak jest. Dwie dychy tu, dwie dychy tu. Już 4 dychy zarobiliśmy, nie? Się zarąbiliście. Zobaczcie, 195, zaraz będziemy mogli na utopce. Żadnego wyzwania. Tym nazwy nie ma. To co, powalcz. Czekajcie. To co. Ja pierdzielę, nie wrząc za dychę. Nie ma mowy. To. Przecież to jest żebrak pieprzony. Zobaczymy. Komu by tu przypieprzyć? Olu, on jest papierowy w porównaniu do tamtych. On miał tylko dychę do wydania. Zobaczymy, zobaczymy, ale tamten się bić nie chce ze mną. Silny cios mam? Znowu przegrałem. Muszę przetestować. Dobra, mamy już 205. Gruby. Proszę, proszę, wszyscy w tym kółku ten sam głos. Widzę tutaj jakiś turniej.
O tak, zrobiłem save'a. Się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Co? Więcej? Powiedz mi coś więcej o tym turnieju. Zasady są proste. Stajemy naprzeciwko siebie i lejemy się po pyskach. Wygrywa ten, który utrzyma się na nogach. Proste i konkretne. 20. Wchodzę. Kurde, nie chciał za stówę na przykład? Komu by to przypieprzyć? O kurde, widzieliście to? Ten znaczek na dole silnego. Ale ja mu nic w dupa. Chyba się zbugowało, nie wiem. Parta trzy hity, ale... Co, prawie na one shot zszedł? No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Pierścień się da nosić, czy nie? Czy to nie ma pierścieni do noszenia? Pierścień brać? Sprzedać? A co to, więcej warty niż pięć dych? Nie ma bata. Dobra, wezmę go. Wezmę pierścień. Bierz, i tak go nie lubię. Z diamentem, ty, może coś być niby wart. Dać go. Level? Już? O, tu się levele farmy. Żadnego wyzwania. Bierz się, nie mam ochoty dostać tam iść. Nie bijemy się z tego. Żadnego. Nie, szukuję. Nie mam ochoty. Nie bijemy się więcej, oszukujesz. Po prostu posłuchaj. Słucham mnie to gówno. Nie, to niewybaczalne. Przed wojną z Nilfgaardem ty. Wszystko lepsze było. Marnuję czas. Pytanie mam, jak grać z tego, z tym? Śmierdzi. Kto to jest? Ty, kto to jest? Nie widziałem go wcześniej. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Znaczy wygląda jak tamten NPC, ale jest inny. Kupiec Leufarden, z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. O. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Tak. Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przemówki. Co ty groby pieprzysz? Z McDonaldem mógł mieć do czynienia. Ściemniaczu pieprzony. Szanuj. Ty, powie mi ktoś, czemu ja nie mam tego? Hazardu? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. A, to jest przechować. Kości mieć jako item. Ja mam czy nie? Nie mam, tak to. Nie, nie wiem skąd. Coś po. Muszę kupić, tak? A jak to będzie wyglądać? Wino mamy. Mieliśmy przynieść wino dla niej, nie? No właśnie nie wiem, czy sprzedawać to jedzenie. Ale chyba sprzedam, bo ledwo i tak cel leczy.
kości do gry będą. O! Witaj, nieznajomy. A to ten! To zabawne, ale przypominasz mi kogoś. A kogóż to? Słynnego Wiedźmina Geralta. Do drugi. Białym a wilkiem. Już do pierwszym. Naprawdę? Ale no tak. Białe włosy, miecz na plecach. Wypisz, wymaluj jak z ballad. O! Ty, co mu powiedzieć? Powiedzieć mu, że to my? Geralt by nie powiedział, że to on. Trzeba grać jak Geralt. Druga? Niech spieprza. Ale ja się boję, że jak pierwszy dam, to zablokuje tego jakiegoś z nim rozmowy. Nie będzie chciał powiedzieć nic. Aluj. Przypadkowe podobieństwo. Pewnie wielu cię myli z Geraltem. Zdarza się. Te piosenki muszą być popularne. Mistrz Jaskier, bard nad bardami. O, Jaskier. Śpiewa te ballady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Wygląda jak Bardęga. No. On wygląda jak Bardęga. Z chęcią posłucham. Sztuka sztuką, ale żyć trzeba. Może jakiś da... Piątaka chcesz? Masz! Szła magiczka przez porębę, pogryzły ją żmije. Wszystkie gady wyznały, a magiczka żyje. A ty miałeś śpiewać o Geralcie z Rivii. Co ty? Śpiewaj. Szła magiczka przez porębę, pogryzły ją żmije. Pięciu renów. Wszystkie gady wyzdychały, a magiczka żyje. Pięć orenów, dupa. Cię piosenka o Geralcie. Nie da się miecza wyjąć, luj. Poczekam, aż wyjdzie. Dobra. O, kupiec. Idziesz do wysiny? Jod. Zadania. Jaskinia 200. Czekajcie, ogon, salamandr, magister, Berengar. Czekaj, bez gwiazdki to znaczy, że wykonany quest? Pokaż tylko aktywne, o. Nie. Co ja w dupę klikam? Czekaj, no jak wygrane? Ale jak mocniejszego? Nie ma mocniejszego. Co to jest? Ej! Ty, jest 6 rozdziałów, czyli się 5 epilog. Spoiler. Gwiazdki są fabularne? To na utopce jest fabularne? Ale ja nie mam wpisu i to jest problem. Nie mam wpisu. O nich, nie wiem skąd wziąć. Przeraza tylko jest. Znaczy nie, na utopce wiem, od tego antykwariusza, ale... Co cię tu... Bywaj. No nic, no. Wiecie co, ja bym poszedł? Do młyna. Tylko nie wiem, która jest godzina, ale chyba odpowiednia. Także czas udać się. Zielasz. Słuchaj. Kurde, 200 pieprzone o roślinach gówno. Ja pierdzielę się. Cenią brudacy. Ej, wybaczył nam? Słuchaj. Opowiedz mi o... Skojatel to słowo z języka elfów. Można ich tu spotkać? Nie wiem, czy próbujesz mnie sprowokować, czy jesteś po prostu ciekawskim typkiem, ale nie odpowiem na twoje pytanie. Zatem porozmawiajmy o czymś innym. Słucham!
Dlaczego ludzie prześladują nieludzi? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? Taki jest naturalny porządek wszechrzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować, z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotności. Albo podyskutuj z tym skurwielem brokiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. No nie, no bo się obrazi. Słucham. Dobra. Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni. Chociaż potrafię przekuwać miecz. Ładnie, Machoń, ładnie. Przyjdź mi trzy rudy metalu, a wykuję ci doskonały stalowy miecz. A srebrny? Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy, więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Drogo. Nie jest do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. Ten smar usuwa rdze i poprawia jakość broni. Można go wykonać z tłuszczu i kilku składników. Posłuchaj uważnie. Które to? Czekajcie, bo nie wiem, czy ja to klikałem, czy wczytywałem. Ty, ulepszenie broni 20% zwiększa obrażenia. Tu na stałe? A, czasowe, okej. A które to jest, co on nam dał, te smarowidło? Zamieć? Nie, to jest potek. Ty, posortuj, o! To mi się podoba. Teraz znajdź smarowidło w dupę. Olej. Paraliż wywołuje. Chyba to jest to, bo nie ma nic innego, ale drogo, w dupę kupiłem to. Fest drogo. Dobra, do młyna, bo jeszcze nam randka przypadnie z kelnerką. A to bardzo ważne dla fabuły, jak coś. Wiem, co mówię. Tędy dojdziemy do młyna? Bada. Dwa. Bestia zła. Trzy, cztery. Szczerzy kły. Pięć i sześć. Chcecie zjeść. Ja chcę być salamandrą. Nie chcę być strażnikiem. Ja też nie chcę być strażnikiem. To pobawmy Mam się wino. W podrzynanie gardeł. Lepiej pobawmy się w bestia przyszła po ciebie. Ciekawe zabawy. Takie zabawy, a nawet TikTok nie istniał. Czyli to nie wina TikToka. Kolego, za ile chcesz przeżyć, bo cię zaraz zabiję? Dawaj pieniądze. Ty, nie mogę zostać wiedźminem bandytą? Potrzebuję pieniędzy. Żeby chronić ludzi, potrzebuję zwalczyć ludzi. Żeby zarobić i potem mogę ich chronić. Tylko wtedy znowu wydam pieniądze, więc... Będę znowu musiał ich zwalczać. Ja pierdziele, to się samo napędza. Kim mam gadać? Dobra, zobaczymy, czy wielebny będzie. Może z nim jeszcze pogadamy, zanim pójdziemy do tej. Widziałem przejazd wielkiego mistrza. To była najpiękniejsza chwila w moim życiu. O kurde. Nie mogę sprzedać moich win z Beauclair. A tak dawno nie jadłam wieprzowiny. Jo pierdziele, ciebie po... Nie mogę sprzedać. Czy ja mam wieprzowinę, kurczak? Udziec barani, kurde. Kurczak. Ja pierdziele, nie mamy mięsa. Masz kanapkę z kurczakiem. Dziękuję, ale nie głoduję. No wiem. Wczoraj utopce znów wciągnęły pod wodę dziecko. No i? Nie daj się zrobić. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. To.
Kiedyś mieszkałem w Wyzimie, ale bida wygnała mnie na Podgrodzie. Bida nie wybiera. Jesteś Wiedźminem? Skąd wiesz? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam Wielebnego, kto zacz. Nie wiem, jak się nazywał. Wiem tylko, że próbował przedostać się do miasta. Ty, może ten, może Berengar. Nie wiem. Dogadywał się z Wielebnym. Może Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat tego Wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. To mięso dziwne. Przyszedłeś wąchać czy kupować? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować, odejdź i zrób miejsce innym. Nie, nie, nie. Nie widzę tłoku. Powiedz mi o tym drugim Wiedźminie. Nic o nim nie wiem. W takim razie powtórz to, co już powiedziałaś. Kręcił się po okolicy i rozmawiał z Wielebnym. Pewnie Klecha go wynają, ale Wiedźmin czmychnął. Był czujny, chyba się czegoś obawiał. Dzięki. Daj mi wieprzowinkę. Masz? Jest! 20! Dobra, weźmy, może coś będzie dobrego. Ja pierdzielę, dwie dychy inwestycji. Babka, jak mi nie dasz czegoś, co się nie zwróci, to cię zadźgam. Gdzie ta babka w dupę? Tu jest. Nie mogę. Nareszcie zjem mój przysmak. Dała wino. Masz za to jedno z moich wybornych winek. 5 dyszek. 2 dychy zamienione w 5 dych. Nie mogę. O kurde, znowu się jej da. Ty, zamieniamy dalej? Siąpi. Siąpi. Papkę kawić w tupę. Podwojone pogłówne ma dotyczyć nie tylko niziołków i krasnoludów, ale też normalnych obywateli. Skandal! No dobrze, mówi. Kto wymyślił, żeby deszcz był wodą? Gdzie ten młyn, bo nie widzę? Tu jest ognisko w razie W, to się wrócimy. A, obok tego też jest. Co jest? Teraz te ludy atakują. Pomagamy czy pieprzymy? Zoltan? O! To czego znamy. Chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź! Brodę mu ogolimy! Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł! Dobra, chłopaki! Na niego! Ubić to dziwak! Dobra, koleżko. Sami tego chcieliście. Sukinsynu! O ku... Co to w dupę było? Jezus! Co to za animacje? Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Lord wygląda, ja pierdzę. Geralt, to ty? Tu, na psa. Jezus. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały wieś. Jakie mało czy dzikie. Umarł, wrócił żywy. 5 lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Chiva i twój kumpel. Opowiadaj, co się Geralt widać po mnie. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Chivajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę.
Chociaż miło by było wyjaśnić parę. Dawaj, dokarczmy. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Geralt? Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. O. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Oho. Kim są wiewiórki i hawekarzy? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarzy to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. No, łeb chłopa leży, a ciało zniknęło. Nie jestem tu. Nie, ciało też. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życi wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druhu. Nie ma sprawy. Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w Wyzimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakamu, nic więcej. Poza tym Breckenridgeowie naciskali, rozumiesz? Breckenridgeowie? Kto to? Eudora Breckenridge z moją małżonką niebawem zostanie. O. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży nacisk na dobra materialne. Kopalnia Wspólna Sprawa, w której po wojnie pracowałem, okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. Zoltan, wyjaśnij mi dokładniej, kim są te wiewiórki. Zmarkacze nieludzcy. Legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą o wolność i ideały. W czasie wojny z Nilfgaardem wykorzystywał ich Emyr, by zamęt szerzyli w królestwach. Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. Kurde, Zoltan znany osobnik mi. Książki znam, ale gier pierwszy raz. A ty kurde, ty nie jest zła ta jedynka. Ja się spodziewałem dużo gorszego chyba, może dlatego. Naprawdę się dobrze w to grało, dziwo. Nie wiem. No nie mogę tego obrażać, rozumiesz? Bo nawet nie mam za co jeszcze i to jest problem. Nastawiałem się na gameplay typu obrażanie tej gry, a mi się podoba. Czy to jest normalne? Czy ja oszalałem? Ej, a może podniesiemy miecz? Sprzedamy go. No gdzie ten? Tak, Rukaszu, no. Jak się pierwszy raz gra, nie przeszkadza jakoś bardzo. Może później będzie bardziej. Szebrak. Zamknięte drzwi. Dobra, gdzie ten młyn? Bo go nie widzę na oko. A tu jest! Po drugiej stronie on jest. Tam jest most. Ty, Zoltan tam idzie? A da się pływać? Nie. Może w dwójce. Most kupiecki. O kurde. Dobra, tędy i do młyna. Witam, Adon. Czekaj. Adona widziałem na czacie? Nie. Co to jest? Mikul? Nie wejdziemy. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... Krawantanana. Długo jeszcze będzie ta krawantanana obowiązywać? Dowódca wie. Ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi.
Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Nie wiem. Jak Glade pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wiek. 1000 bryłek rudy weźmie. Kto? Nie lubim tu obcych. Odejdź. Poluj. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!